Nikodemem Rozbickim, aktorem i jedną z gwiazd nowego sezonu serialu Chyłka, porozmawiałam o jego najnowszej roli, o polityce i pozaaktorskich projektach. Posłuchajcie. Wybieram trzecią od twojej prawej, tak. O, ryzyko. To mi się to ładnie pokrywa z tą rolą w Chyłce, bo to jest jednak odważna rola. No, trzeba przyznać, jesteśmy w Polsce, a grasz chłopaka z Polski, zwerbowanego przez organizację terrorystyczną, przynajmniej tak to wygląda w pierwszym odcinku, w pierwszych dwóch odcinkach. Ten wywiad będzie już emitowany po premierze w Playerze, więc możemy trochę więcej zdradzić. Powiesz, jak się przygotowywałeś do tej roli, bo to jest taka no, charakterystyczna postać. No, przygotowania do tej roli rzeczywiście były dość złożone i też ciekawe z punktu widzenia mojego. Miałem zajęcia z arabistą, gdyż Fahad biegle posługuje się językiem arabskim. Jakie brejtek, ja szormuta. Przestań mi tu arabskie farmazony i mów, co jest grane. Przesłuchiwanie przez kobietę jest dla mnie upokarzające, rozumiesz? Kto mówi o przesłuchaniu? Przecież prowadzimy sobie miłą pogawędkę. Ponadto mieliśmy przygotowania do scen kaskaderskich, nie tylko bujek, które też będą miały miejsce, ale też jakiegoś takiego przysposobienia obronnego, bardziej militarno właśnie terrorystycznych działań. Było to fascynujące i mam nadzieję, że udało nam się to tak przeprowadzić, że będzie wiarygodne i autentyczne. Ja z arabistą miałem dość, no może kilka takich spotkań. No i tak, i pracowałem nad tym intensywnie, a poza oczywiście takimi aspektami, no to jeszcze była kwestia stworzenia tej postaci i przebiegu tej postaci, gdyż tą tajemnicę Fahada, którą odkrywa Chyłka, my też będziemy odkrywać jako widzowie i kolejne karty z każdym odcinkiem będą odsłonięte, nomen omen. Tak więc te karty będą też trochę zmieniały pewne okoliczności zdarzeń, motywacji, działań bohaterów. No, dzięki czemu to jest to postać, która też ma jakiś taki przebieg, nad którym po prostu musiałem czuwać i pilnować tego razem z Łukaszem Palkowskim, reżyserem, któremu też zaufałem, on mi zaufał i to była bardzo fajna praca. A na ile starałeś się tak, wiesz, wejść w głowę tego Fahada? Orientowałeś się mniej więcej, jakie są historie osób, które dołączyły do takich organizacji, wiesz, tak od strony takiej bardziej społecznej, mniej tego fizycznego przygotowania czy językowego? Główną podstawą budowania tego była praca nad samym scenariuszem, wyobraźnia. I to jak tak naprawdę takie paręnaście lat w Egipcie może, bo tak jest taki bieg wydarzeń, że Fahad to Przemek, jest taka koncepcja. Rodzice Przemka się odzywają do Chyłki. No i to też jest jeden z elementów dochodzenia, tożsamość tak naprawdę tego człowieka dość tajemniczego. No i wydaje mi się, że kilkanaście lat w takim miejscu mogłoby zrobić niezłe pranie mózgu każdemu człowiekowi. Natomiast no, jest kilka rzeczy, które chętnie bym powiedział, ale jak powiem, to po prostu też nie mogę tego powiedzieć po prostu. Teraz poproszę pierwszą od lewej. A chciałem być. To czy to aktorstwo przyszło tak naturalnie? Być Fahadem. Jestem. Nie, tak poważnie. Co, chciałem być kim? Chciałem być kiedyś? No. No chciałem, jakbym bardzo młodym człowiekiem, to chciałem być piłkarzem i biegałem za piłką całe dnie. W zasadzie każdą wolną chwilę. Aż później akurat biegło się to, grałem w klubie piłkarskim, tam były treningi prawie że codziennie, więc prosto ze szkoły jechałem tam. No i się okazało, że w momencie, gdy zacząłem grać w tym klubie, to po prostu zupełnie olałem jakieś obowiązki szkolne. I zostałem wypisany z tego klubu, co było dla mnie wielką, wielką tragedią. I skończyło się tym, że po prostu po jakimś czasie zapukał do mnie tata i
do pokoju i dał mi gitarę pierwszą. I to zmieniło bardzo moje życie, bo muzyka była obecna w moim domu zawsze, dużo jej było. Natomiast kontakt z instrumentem pierwszy był dla mnie jakiś przełomowy. No i w ten sposób zacząłem po prostu muzykować i działać w ramach, w obrębie muzyki. A później sprawnie z muzyki przeszedłem na film i aktorstwo. I tak naprawdę aktorstwo trochę przyćmiło moją działalność muzyczną, choć też nie do końca, bo teraz działam nad projektem muzycznym takim, który tak naprawdę jest pandemicznym naszym dzieckiem. Bo jak był pierwszy lockdown, to odpaliliśmy taki projekt Radio Inżynierska i jest to słuchowisko pomieszane z albumem muzycznym. Wielu twórców już udało nam się zaprosić, świetnych. Wystąpił u nas Andrzej Chyra, Ewa Skibińska, pan Jacek Fedorowicz. Dużo fajnych nazwisk filmowych, które się mierzyły w naszym projekcie z materią muzyczną. Bo jest to projekt, który romansuje z rapem. Polecam. Ale ty też romansujesz chyba z taką stroną, tą filmową producencką, jeśli dobrze się orientuję. Czyli to nie jest trochę tak, że wiesz, że bycie aktorem i koniec, kropka, tylko też różne działki? No zdecydowanie, no bo tak, chciałbym robić różne rzeczy, także producencko właśnie, to słuchowisko jest tego na przykład efektem. Zdecydowanie chciałbym robić różne rzeczy w swoim życiu, mam jakieś różne pomysły. Mhm. Aktorstwo daje mi dużo radości i lubię to, natomiast mam też kilka różnych pomysłów na to, co bym chciał i od strony producenckiej, no zarówno muzycznie, jak i filmowo. No, chciałbym działać. Dobra, się krótką poproszę. Krótką, ha, no i właśnie, wywołałeś wilka z lasu, bo to jest polityka. Ha. Czyli takie mieszanie się w politykę to nie dla ciebie? Nie, zdecydowanie. Ja też walczę z tym, żeby w słuchowisku, które produkuję, było polityki jak najmniej. Mam dla mojego partnera tego zdarzenia, czyli Michała Kurkowskiego, dramaturga związanego z Teatrem Wybrzeże między innymi. Świetny, bardzo, bardzo zdolny dramaturg, który pisze dla nas Radio Inżynierską. No i on dla odmiany ma w sobie wielki taki impuls i imperatyw, że chce tą politykę non stop tam wsadzać. No a ja to ja jestem cenzorem w zasadzie tego też trochę projektu, bo uważam, że mówienie o polityce wprost w przypadku sztuki jest jak dla mnie niesmaczne. To znaczy mówmy o polityce, jeżeli mam ochotę, ale użyjmy, kurczę, nie wiem, chociażby metafory. Użyjmy jakiegoś zgrabnego porównania, nadajmy temu jakiś kontekst, a nie po prostu gadajmy o polityce i mówmy głosujcie na tego, bo nie jesteśmy od tego. Nie jesteśmy od tego, żeby tak naprawdę nie uważam, że żeby każdy artysta z powodu, że jest artystą, miał plenipotencję do tego, jakąś taką legitymizację tego, żeby móc decydować o innych i mówić im, co mają robić. Ale to właśnie tak jak mówię, każdy ma swoje spojrzenie na tą kwestię. Tak, na pewno kocham Polskę i chcę, żeby było w niej jak najlepiej. Uważam się za patriotę, chociaż na swój sposób jest to słowo, które zostało ostatnio zaanektowane przez jakieś różne środowiska i źle się kojarzy. Natomiast zostałem w takim duchu wychowany i chciałbym, żeby w Polsce było jak najlepiej. To tyle o polityce z mojej strony. A, no widzisz, bo ona się tak wdziera w tą kulturę w różnych sposobach. No, był serial Osiedka, krytykowano aktorów za to, że zdecydowali się grać w serialu produkowanym przez TVP. Julia Wieniawa, która gdzieś tam słyszę krąży, pokazała się ze znaczkiem z błyskawicą podczas show Polsatu i też jakoś tam gdzieś dostała rykoszetem w komentarzach, bo to wiadomo, to głównie to jest to pole. Więc tej polityki trochę się chyba nie da tak odseparować. Ale w komentarzach to jakby cokolwiek zrobimy albo czego nie zrobimy, to w komentarzach znajdzie się ktoś, komu się to nie będzie podobało, no bo jest nas dużo.
na świecie, w Polsce, albo nawet na, pod danym filmikiem, o którym możemy mówić. I zawsze będzie ktoś niezadowolony. No jakby ja uważam, że jakby jak ktoś ma taką potrzebę, jak ktoś czuje impuls, że ej, chce coś zamanifestować, chce coś przekazać światu, może. Natomiast nie uważam, że polityka jednoznacznie powinna być połączona ze sztuką, albo utopiona w sztuce, albo wynikać z decyzji politycznych, na pewno nie powinna sztuka. Sztuka powinna być niezależna wobec właśnie jakichś takich układów. Tak by było najlepiej. Tak by było najlepiej i niech powstaje i po prawej, i po lewej. I niech powstaje po środku. I niech powstaje dla mniejszości, ale niech też powstaje dla statystycznej osoby mieszkającej w Polsce. Uważam, że nie możemy na pewno tutaj definiować tego jakoś i ograniczać i kategoryzować. Przynajmniej ja nie czuję się kompetentny, żeby to robić.